To były bardzo udane zakupy w sklepie Likwidacja Wyprzedaż. George pomyślał, że tego dnia lepiej już być nie mogło. A może i mogło. W domu towarowym pojawiło się stoisko z ręcznie robionymi czekoladkami. O, nie wiem jak wy, ale ja na pewno nie przejdę obojętnie koło niebieskich czekoladek. Ale nie mogę z tym wejść do sklepu. Piramida jeszcze podkreśla ich różowość, prawda, że tak? Mhm. Próbuję ustawić je w rąb, ale ciągle mi się przewraca. W rąb? Może w końcu mi wyjdzie. Witam was w czekoladkach Czesi. Jestem Czesia. Prosimy o 4 małe pudełka. Świetnie! Moi pierwsi klienci dzisiaj. Nikt nie chciał czekać z próbowaniem czekoladek. Ej, w pudełku George'a są 4, nie 6. Okantowali cię. Możecie wziąć 2 moje. Mnie wystarczy, że spróbuję jednej. To dasz mi pozostałe 3? George uważał, że to nie w porządku, żeby ktoś się poświęcał. Było tylko jedno rozwiązanie. No nie. O, chcesz kupić jeszcze 2? Brakowało 2? Skąd mam wiedzieć, że ich nie zjadłeś? Nie ulega wątpliwości, że nie jadłeś czekoladek i masz bardzo ładne zęby. Wybierz sobie któreś 2. Przykro mi, że 2 brakowało. Pakowałam te pudełka w domu, a kot ciągle odwracał moją uwagę. Ojej, muszę przynieść więcej towaru, ale nie mogę stąd odejść. Zaraz, popilnowałbyś mi stoiska? Wiem już, że jesteś bardzo uczciwy, a dzisiaj tak prawie nie ma klientów. Musisz tylko popilnować czekoladek. Bardzo ci dziękuję. Tajemniczy rąb. Czy George umiałby ustawić rąb? To nie mogło być trudne. Dlaczego inne kształty się trzymały? Może łączyły się kształtami, nie kolorami. George skupił się na pracy. George nie spodziewał się klientów. Chciałbym kupić czekoladki dla żony. Macie miętowe? To miętowe? A te są jakie? Ta nie wygląda na miętową. Druga niebieska miała to samo nadzienie. Nie była miętowa. A nie masz gdzieś może spisu smaków? Kwintowa poprosiła o pomoc w organizacji urodzinowej imprezy niespodzianki dla pana Kwinta.
George był niemal gotowy. Jego okrzyk 100 lat brzmiał już prawie idealnie. Ale wciąż mogło być lepiej, więc ćwiczył dalej. Robiła już pani dla męża imprezy niespodzianki? To jedyny sposób na imprezę dla niego. Ze względu na dużą rodzinę? No właśnie. Wyglądam łódki pana Quinta. Nie widać jej. Nie ma co na razie wyglądać. Jeszcze ze 2 godziny go nie będzie. Ojej! George, ja dziś nie obchodzę urodzin. Zaczekaj na pana Quinta. Widzę, że wrócił wcześniej. O, co teraz będzie? Niech pan go weźmie do siebie i zabawi jakoś aż do przyjęcia. Nie teraz, George. Jak się miewacie, moi drodzy? O, widzę, że łódka przecieka. Pechowy dzień, co? Ach, nie jest tak źle. Widziałem kawałek rzeki, którego dotąd nie znałem. Dno. Pójdę zmienić mokre skarpetki. To znaczy... Zapraszam do nas. Chciałbym zbudować małą sadzawkę i potrzebuję rady na temat ryb. No dobrze. Tylko się szybko przebiorę i... Proszę, to twoje. Idź do nich. Niech będzie. No to już pójdę. Żaden Quint nie oprze się tym ciasteczkom. Mogą ci się przydać. No to do zobaczenia. Pan w żółtym kapeluszu i George zasypali pana Quinta mnóstwem pytań. W takim dużym zbiorniku może pan hodować niemal każdą rybę. George chciał już zapytać, ile wielorybów się zmieści, kiedy nadjechał brat pana Quinta, Flint Quint. Dzień dobry. George, to jest brat pana Quinta, zawiadowca stacji. Cześć, Flint. Wszystkiego najlepszego. Cześć, Flint. Wszystkiego najlepszego. Oni urodzili się tego samego dnia, więc Flint też nie może dowiedzieć się o imprezie, jasne? Quintowie byli bliźniakami. Dwie osoby, którym można życzyć 100 lat. Piękny dzień. Słyszałem, że potrzebujesz pomocy, więc przyjechałem. Tym razem chodzi o ryby, a nie o pociągi, więc możesz podnieść kotwicę. Spotkamy się potem w domu. Niech pan nie odchodzi, bo wokół naszej nowej sadzawki będzie jeździła kolejka. Zaraz wrócę. Halo? Tutaj Quintowa? Nieszczęście! Cukiernikowi zepsuł się samochód i nie mogą mi dostarczyć tortu! Spokojnie, ja tam zaraz podjadę. O, dziękuję. To jest cukiernia pana Piscato przy placu Franklina. Twoja kolejka nad sadzawką tylko wypłoszy ryby. W takim razie zostaje tunel. Panowie, muszę jechać do miasta. Zajmiecie się George'em? Jasne. Omówimy w tym czasie szczegóły konstrukcji. George, tylko dopilnuj, żeby się stąd nie ruszyli i nie zepsuli niespodzianki. George wiedział, że to nic trudnego, bo bracia będą się ze sobą kłócić godzinami. No to mamy już wszystko omówione. Będzie sadzawka i kolejka. A teraz zabierzemy cię do siebie i narysujemy plany. George musiał zatrzymać Quintów w ogrodzie, inaczej nici z niespodzianki. Kruche rybki, mniam, mniam, mniam. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić George'a do kąpieli. Piana i rechotek.
Najlepsza plastikowa żaba na świecie, która w dodatku umiała robić bąbelki. Bez nich kąpiel nie byłaby kąpielą. Ciekawy jestem, do czego jest ten pilot. O, George! Znalazłem twoją łódkę. W zamrażalniku. Gdybyś trochę bardziej pilnował swoich zabawek, nie gubiłbyś ich bez przerwy. Chcesz iść ze mną do parku? Cieszysz się, że łódka się znalazła? George? Fryga też chciała się bawić w błocie. Słuchaj, George, a może pójdziemy do domu coś przegryźć? Tylko wytrzyj się najpierw trochę, bo jesteś brudny. Widzę, że to będzie trwało cały dzień. Chodź, umyjesz się w domu. No dobrze, George. Kanapki... gotowe? Zanim siądziesz do stołu, musisz się umyć. Idź do łazienki, a ja zaczekam. Tylko dwie rzeczy mogły skłonić George'a do kąpieli. Piana i... Żaba rechotek. George nie mógł go znaleźć. George! George, czemu to tyle trwa? Później tutaj posprzątasz. Najpierw umyjesz się sam i wreszcie zjemy lunch. No, wskakuj. Rozumiem. Chcesz, żeby cię wrzucić do wody z pluskiem, tak? Dobra. No to już, płyń po oceanach. Nie łaskocz mnie. Tak, ja wiem, że już dzisiaj się kąpałeś, ale jesteś cały w błocie. George, a widziałeś tę pianę? Patrz. Nie było mowy o kąpieli bez rechotka. Gdzie on się podział? George. George nie chciał się przyznać, że znowu zgubił zabawkę. Na pewno zaraz ją znajdzie. George! Dociekliwa małpka najbardziej lubi odkrywać nowe rzeczy. A muzeum to świetne miejsce na dokonywanie odkryć. Niektóre rzeczy wyglądają zupełnie inaczej, kiedy patrzy się tylko na ich małą część. Cześć, George.
Widzę, że przyglądasz się z bliska wystawie dinozaurów. To zaciekawi cię też to. Ten niedawno znaleziony szkielet stegozaura to nasz najnowszy eksponat. Szukanie kości dinozaura to chyba najlepsza praca na świecie. Po wizycie w muzeum George zawsze miał nowe tematy do rozmyślań. A Fryga nie. Ona myślała zawsze tylko o jednym. O zabawie. George znalazł kość. Teraz przydałoby się to szkło powiększające, ale Fryga była już pewnie bardzo daleko. George nie mógł pozwolić Frydze gryźć kości. A jeśli jakiś dinozaur ją zgubił po drodze do muzeum? Stegozaur miał wszystkie kości. Triceratops też. Podobnie tyranozaur. Skoro żaden dinozaur nie zgubił tej kości, to czyja była ta kość? Na szczęście w holu zawsze było pudełko przysmaków Serdela. Zbliżał się doroczny koncert orkiestry strażackiej i jednostka ratownicza 86 spotykała się na próbach. George nie mógł się doczekać pięknej muzyki. Nie martw się, George, zagramy lepiej. To tylko rozgrzewka. Dobra, zaczynamy. I 5, 6, 7 i 8. George, to próba dla członków orkiestry. Są pewne reguły. I 5, 6, 7, 8.
można grać w orkiestrze, trzeba założyć własną. Ale trzeba mieć na czym grać. Nie możesz grać na mojej tubie. To bardzo delikatny instrument. I jak tam próba? Świetnie. Musi pan przyjść na koncert. Klucze portiera brzmiały jak tamburino. Zrobię obiad. Zjadłbyś hamburgera Giardino? George musiał jakoś spiąć wszystkie klucze, żeby móc na nich grać. Zaraz będzie obiad, George. Widziałeś gdzieś klucze do szafy? Mam pudełko starych kluczy. Dam ci je do zabawy, jeśli chcesz. George zauważył, że dźwięki były dosłownie wszędzie. Chcesz robić instrumenty ze śmieci, George? Masz już ich dosyć dla całej orkiestry. George i pan w żółtym kapeluszu umyli nowe instrumenty. Nie ma mowy. To są pokrywki od moich garnków. George nie znał się na instrumentach, ale wiedział, co mu się podoba. Dobrze się bawiłeś dzisiaj w kuchni? Mistrz spaghetti zabrał się do obsmażania hamburgerów Giardino. No dobrze. Życzę smacznego moim drogim gościom. Nigdy nie jadłam bezmięsnego hamburgera. Chyba nie bardzo im smakują. Jestem skończony! Finito! Teraz już nigdy, przenigdy nie wejdę do kuchni! Nigdy, przenigdy! I jak to się mogło stać? Oha, obawiam się, że coś się stało z tymi hamburgerami. George coś o tym wie. Rozumiem. Ale jak teraz dowieść, że przepis był doskonały? Ha? Wiecie co? Chodźcie za mną. To jest przepis mojego męża. Aha.
Nie, nie, to wcale nie jest przepis. To są nasze plany powiększenia warzywniaka. Ach, George, czyś ty zrobił hamburgery z kompostu? Dobrze, zaczniemy od nowa. Najpierw fasola, rozgnieść. A, ale nie tak się to robi. Pomidor pokroić. George we wszystkim pomagał. Pamiętał nawet o czymś, co umknęło mistrzowi. Nie wiem zupełnie, co się ze mną stanie. Umiem tylko gotować. Nettie! 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 Skąd te wozy strażackie? Czy coś się stało w kuchni? Te wasze hamburgery są wyśmienite! Ale co się tu dzieje? George się przyznał, że on zrobił tamte hamburgery, nie ty. O, Nettie, więc ty rozumiesz, co mówi Giorgio? Nie, najważniejsze, że to są hamburgery według twojego przepisu. Słowo daję, to najlepsze bezmięsne hamburgery na świecie. Ale czy nie je ich pani po raz pierwszy w życiu? Tak, i nie wyobrażam sobie lepszych. Przepraszam, czy to pańskie? Adres by się zgadzał. Coś tu bardzo dobrze pachnie. Moje hamburgery Giardino. Jestem taki szczęśliwy, że chyba się rozpłaczę. O, widzę, że pan się wzruszył. No i jak? Czy ktoś sobie życzy dokładkę? Tak, jasne, bardzo chętnie. Gnioki nigdy nie widziała George'a tak smutnego. Nie? George opowiedział jej o swoim zmartwieniu, ale Gnioki odebrała to jako zaproszenie do zabawy. Może obejdzie się bez nowego kapelusza. Może wystarczy coś, co wygląda jak kapelusz. Serdel starał się nie myśleć o tym, co George kombinuje. Bardzo się starał. Ciekawość wzięła górę. Z czego można zrobić kapelusz? Ten sam kolor. Świetnie! Serdel chciał zobaczyć, co George kombinuje, a teraz nic nie widział. Dobry kolor. Miękki materiał. Lepszy materiał. Zbyt spiczasty czubek. Super! Gdyby ktoś chciał chodzić w ociekającej żółtą farbą torbie.
Kapelusz z żółtych patyczków po lodach? Źle. Więc może z żółtego balonika. George zrozumiał, że żadne nakrycie głowy nie zastąpi żółtego kapelusza. Dziura mniej się rzucała w oczy, gdy był pod nią żółty papier. To jest to. Po co komu nowy kapelusz? Wystarczy załatać dziurę. Papier nie był zły, ale łata z bardziej kapeluszowej tkaniny byłaby lepsza. Na przykład z żółtej skarpetki. A George, czy Serdel brał u nas prysznic, czy to mój ręcznik spaceruje po holu? George, gdzie mój kapelusz? Nioki, nie dotykaj, bo pozaciągasz. Chcę go włożyć na uroczystość. George, czemu kapelusz ma ogon? Zaraz, skąd ta dziura? George nie mógł uwierzyć, że sam na to nie wpadł. Widzisz? Wygląda jak nowy. Dobra, musimy iść. Wykąpałeś się? Kapelusz cały, garnitur czysty, małpka też. Czuję, że o czymś zapomnieliśmy. Pszczoły, zbierając nektar, przenoszą na odnóżach substancję zwaną pyłkiem i zapylają kwiatki. I dzięki temu kwiatki się rozmnażają. Tutaj w ulu nektar przekształca się w zapasy na zimę. Czy wiesz, jak one się nazywają? To jest miód. Ten sam, który jesz z chlebem. Pszczoły robią go dużo, a my go wybieramy. Tu jest słoik dla ciebie. Smacznego! George był zdumiony, że miód pochodzi od pszczół, których się bał. Chciał podziękować. Ale nie tak blisko, George. Pszczoły się zdenerwują, że im przeszkadzasz. Zostanę tu jeszcze. Niedługo wrócę. Już wiem, jak się pozbyć tego gniazda. To jest mój niezawodny kombinezon. Żądło go nie przebije. No chodź! Skoczę i błoto poleci do góry. Strąci gniazdo na dół, do pojemnika i zaniosę je do rękinsów. Tak, to pewnie nie jest najlepszy sposób, ale muszę działać szybko, zanim urządzą królika. George bał się, że Bill tylko rozgniewa pszczoły. Oh!
jesteście? Bill, chyba już wiesz, że nie tak się usuwa gniazdo pszczół. Chyba lepiej będzie wezwać do tego zadania zawodowca. O nie, 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 nie! Wracaj tu do mnie, słyszysz? A tak, to jest gniazdo pszczół. Nic tu nie wskuram. Dlaczego? Za dużo gałęzi. Musicie je trochę przyciąć, żebym mogła wejść na górę. W życiu nie da się tego przyciąć. Nie ma mowy. Jak to? Za dużo pszczół. Najpierw trzeba będzie usunąć to gniazdo. Ja usunę to gniazdo, kiedy on obetnie gałęzie. A ja je obetnę, kiedy ona usunie gniazdo. George nie mógł uwierzyć, że losy sąsiedztwa zależą od gniazda pszczół. O, widzę, że George naśladuje niedźwiedzia. Tak, ja mu już tłumaczyłem wcześniej, że nikt tu nie widział niedźwiedzia od... Czy on chce się dobrać do tego gniazda pszczół? Pszczoły nie poddają się bez walki. Radziłabym tu zostać, dopóki pszczoły nie odlecą. Macie tu coś do jedzenia? Kontrola zwierząt! Słyszałem, że macie niedźwiedzia na posesji. Rety! Coś takiego! Nikt tu nie widział niedźwiedzia od 40 lat! My się tutaj naradzamy, a mały, głodny niedźwiadek załatwił problem. Od początku miałeś rację, George. George miał nadzieję, że niedźwiedź jeszcze wróci. Może nawet podzielą się kanapką z miodem. Dzień dobry. George, jak ładnie wyglądasz. No cóż, z jednej strony wyglądasz ładnie. Chyba przyda ci się szybka kąpiel. No właśnie, ale nie mogę go skłonić do kąpieli. Nie wiem, co robić. Może George jest za duży na kąpiel w pianie? Oczywiście. No jasne. Moja małpka tak szybko rośnie. Właśnie przyszło mi coś do głowy. No chodź, George, do domu. O, dziękuję pani profesor. Jest pani genialna. No tak, wiem. Chyba rozumiem, dlaczego nie chcesz się więcej kąpać. I zgadzam się, od tej pory zamiast się kąpać, będziesz brał prysznic. Teraz już możesz odkręcić wodę. George? George? Dobra. Ani kąpiel, ani prysznic. Wyjdę się trochę przejść i spróbuję o tym nie myśleć przez jakiś czas. To wcale nie takie łatwe przestać o czymś myśleć. Bańki. Może rechotek był gdzieś niedaleko. Cześć, Betsy. Cześć, Steve. Dzień dobry. Betsy umiała puszczać bańki, ale nie była zieloną żabką. Fryga! Hej, George, chodź mi pomóż.
Tak, pomóż Steve'owi. On ma mydło i wodę, i bańki, i mydło. Super, możesz na przykład puszczać bańki, żeby przyciągnąć klientów. George uznał, że trójkątny przyrząd był zepsuty. Ale kwadratowy na pewno się sprawdzi. Na początku też byłam trochę zawiedziona. Nieważne, którego przyrządu użyjesz, zawsze wychodzą okrągłe. Z każdą mydlaną bańką George bardziej tęsknił za rechotkiem. Fryga! Gdzieś ty się tak ubrudziła? Hej, George, chodź mi pomóż. Umyjesz piłkę Frygi? A może przy okazji sam się trochę opluskasz? No przecież! Był park, i błoto, i Fryga. O, nie, nie, ona jest cała w błocie. George, zaczekaj! Dobra, spotkamy się w domu. Ledwo zipię. A po co ten cały wyścig? George, czy ja dobrze widzę? No super, to wspaniale. Ja... Rety, naprawdę nic z tego nie rozumiem. Kąpiel nie byłaby kąpielą bez rechotka i piany. To nie są potwory. Widzisz? Te rzeczy zawsze były w twoim pokoju. Wyobraźnia płata ci figle, przyjacielu. Ale wiesz co? Dam ci coś, co ci pomoże. Małe nocne słoneczko. Teraz nie będziesz się bał ciemności. No dobrze, dobrej nocy. Złe wieści, George. Zostaliśmy bez światła. Ale nie martw się. Nie musimy siedzieć po ciemku. Na szczęście mam na półce sprawną latarkę. A to ciekawe. Zawsze ją trzymałem w tej szafie. Wiem, co ci pomoże przetrwać burzę. Chodź ze mną na dół. Zrobimy sobie biwak. Tak, George? Biwak w salonie byłby super. Gdyby George zdołał zasnąć. Nie, ciągle nie mamy światła. A? Tak, i nie będziemy go mieli przez calutkie 4 dni. Ale nic się nie bój. Do wieczora na pewno znajdę moją latarkę. George wiedział, że to on musi ją znaleźć, bo inaczej ze spania nici. Jednak nie miał ochoty wracać sam jeden do jaskini. Chcesz sobie podjeść orzechów? Proszę bardzo.
George doprowadził skoczka do jaskini. Teraz musiał go skłonić do wejścia do środka. Poszło jak z płatka. Pan w żółtym kapeluszu miał rację. Straszne potwory mieszkały w wyobraźni George'a. O, wybaczcie. Ale nie przestraszyliście się mnie chyba, co? O, deszcz się rozpadał na całego, więc schroniłem się w jaskini. O, i znalazłem to! Twoja? Kiedy jeszcze byłem mały, często tu zaglądałem. No chodźcie, chętnie was oprowadzę. Tego wieczora światło wróciło. Ale George wolał siedzieć przy świeczce. I choć przerażające cienie, kształty i dźwięki wciąż były żywe w jego pamięci, nigdy nie czuł się tak bezpiecznie jak teraz. Ciemności. George bardzo lubił pracować w ogródku mistrza kuchni. Ach, potrzebujemy więcej pomidorów, więcej bakłażanów i w ogóle wszystkiego. Nettie, musimy powiększyć nasz warzywnik. Naszkicowałem nowy plan. Nowy szlauch, nowe, świeże podłoże, więcej warzyw. No dobrze, ale gdzie znajdziesz na to miejsce? Ogród był dla George'a wielką atrakcją, bo znajdował się w samym środku miasta. Skarbie, nie potrzebowałbyś aż tylu warzyw w kuchni, gdybyś ich nie zużywał do swoich eksperymentów. Ja muszę eksperymentować. Jak inaczej mam stworzyć przepis na najlepsze hamburgery Giardino na świecie? Te dwa przecież były świetne. Tak, to prawda, ale tylko świetne, nie najlepsze na świecie. Piknik w remizie zaczyna się za godzinę. Stworzysz nowy przepis w jedną godzinę? Oczywiście. Albo nie jestem mistrz spaghetti. No. To czego by tu jeszcze dodać? Cebulki? Czosnku? Cebulki. Nie. Czosnku. Cebulki? Dobra, niech ci będzie. Squisito. O, Giorgio, dzięki tobie znalazłem idealne proporcje. W tym notesie są moje przepisy. Zapisuję, jak powstaje każde danie, żeby potem móc je robić tak samo za każdym razem. Zadowolony z przepisu, mistrz spaghetti przygotował pierwszego hamburgera. Zaraz, zapomniałem dodać pieprzu. Gdzie jest mój młynek? Nettie, gotowe!
Powiedzcie, czy wam smakuje. Tylko szczerze. Wszystkie składniki moich hamburgerów Giardino pochodzą z naszego warzywnika, Giorgio. Dalej śmiało! Mmm, si, doskonały hamburger! Chyba nie wydajecie tych odgłosów i mlaśnięć z uprzejmości, prawda? Jestem twoją żoną, a to jest małpka. Zawsze będziemy z tobą szczerzy. Mistrz spaghetti szybko zrobił hamburgery na strażacki piknik. Zanieś je na tył mojej ciężarówki, a ja pójdę się zająć grillem. George zostawił pudełko w ciężarówce, która stała pod restauracją. Nie wiedział, że obok stała druga ciężarówka. Cześć! Hej! Widziałeś tę małą małpkę? Małpki są takie sympatyczne. Och, Nettie, jeśli strażakom nie posmakują moje hamburgery Giardino, nigdy więcej nie wejdę do kuchni. Nawet gdyby tak było, masz notes pełen innych świetnych przepisów. No i co z tego? Jeżeli coś pójdzie nie tak, zdejmę moją czapkę kucharską na zawsze. Dajże spokój, to świetne hamburgery. George nie mógł powiedzieć kucharzowi prawdy. A może wcale nie musiał. Jeśli w tym notesie jest przepis na hamburgery, George może się nim posłużyć i zrobić nowe hamburgery dla strażaków. Składniki pochodziły z ogrodu. Wszystko, co na rysunkach, było w ogrodzie. George znalazł właściwy przepis. George rzadko widywał pana w żółtym kapeluszu w takim stanie. Zwykle był spokojny, opanowany i nosił żółty kapelusz. O, już idzie. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Pański garnitur. Ach, słowo daję, że warto było na niego zaczekać 3 długie dni. Jednak wolę go nieść sam. Jak to, nie włoży go pan? Nie, włożę go dopiero dzisiaj wieczorem, na uroczyste otwarcie nowego planetarium. Dzięki. Lepiej chodźmy do domu, póki mój kapelusz jest jeszcze czysty. Rety, co za maraton? No dobrze, George. Kiedy wrócę, pójdziemy prosto do planetarium, więc się wykąp. Będą nam robić zdjęcia. Chcę, żebyś był czyściutki i puchaty. George szedł się wykąpać, jak mu kazano. Kapelusz był bardzo ładny. Jak tu go nie przymierzyć? George chciał się pokazać gołębiowi. To tylko sekunda.
Kapelusz leciał w stronę parku, lecz nagle zniknął. Z powrotem na wieszaku i wciąż był jak nowy. Prawie. George usunął gałązkę z taką precyzją, jakby był chirurgiem przeprowadzającym operację. Dobrze, została tylko ta wystająca nitka. Drobnostka. Może gdyby pociągnął mocniej. Może trzeba ją odciąć. George zapomniał, że poprzednio użył nożyczek do przecięcia kanapki z dżemem truskawkowym. To tylko mała plamka. Na pewno da się usunąć. Ta szczotka służyła do czyszczenia kuchenki na wysoki połysk. Kuchenka jest brudniejsza niż kapelusz. Trochę za mocno szorował. George zawsze lubił typowe wiejskie odgłosy. Lubił też wiejskie smaki, a zwłaszcza słodki smak miodu. Chciałbyś spróbować tegorocznego miodu, George? Mam tu dla ciebie parę kromek wiejskiego chleba. Smacznego! Miód nigdy nie smakował tak dobrze, jak na pajdzie świeżego chleba. Tylko ta pszczoła nie pozwalała mu się nim delektować. Gdzie odleciała? Czy jest coś lepszego niż chleb z miodem? Dlaczego kwiatek się ruszał, jeśli nie było wiatru? Latanie z kwiatka na kwiatek nie było ciekawsze niż kanapka z miodem. Kto mógł odebrać małpce kanapkę z miodem? Niedźwiedź. George nigdy wcześniej nie widział w okolicy prawdziwego niedźwiedzia. Pszczoła wróciła. Może chciała się zaprzyjaźnić. Cóż, ona myślała, że chcesz ją skrzywdzić, George. Pszczoły żądlą, żeby się bronić. A ten kawałek lodu przyniesie ci ulgę. Masz ochotę na płatki? Jadłeś je na śniadanie. Nie, George, urządliła cię pszczoła. To nie był niedźwiedź. Od ponad 20 lat nie widziano tu niedźwiedzi.
George był pewny, że widział niedźwiedzia. Cześć, George! Bill był taki mądry, może znał się na niedźwiedziach. Ryczysz jak prawdziwy niedźwiedź. Czy wiesz, że nie ma ich tu od ponad 30 lat? George nie rozumiał, czemu pszczoła nie dawała mu spokoju. To tylko zwykła pszczoła. Ej, dlaczego wszystkie lecą do mnie? Rety, one się wyroiły. Muszę je zapędzić do ula, zanim skrzywdzą królika. George? George? Jaki piękny dzień! Nie chcesz wyjść? No chodź, podlejemy lewkonie. Właśnie zaczęły kwitnąć. Boisz się urządlenia, co? Ja muszę iść do Renkinsów. Nie chcesz iść ze mną? Oni ci pomogą. Pszczoły, zbierając nektar, przenoszą na odnóżach substancję zwaną pyłkiem i zapylają kwiatki. I dzięki temu kwiatki się rozmnażają. Tutaj w ulu nektar przekształca się w zapasy na zimę. Czy wiesz, jak one się nazywają? To jest miód. Ten sam, który jesz z chlebem. Pszczoły robią go dużo, a my go wybieramy. Tu jest słoik dla ciebie. Smacznego! George był zdumiony, że miód pochodzi od pszczół, których się bał. Chciał podziękować. Ale nie tak blisko, George. Pszczoły się zdenerwują, że im przeszkadzasz. Zostanę tu jeszcze. Niedługo wrócę. Już wiem, jak się pozbyć tego gniazda. To jest mój niezawodny kombinezon. Żądło go nie przebije. No chodź! Skoczę i błoto poleci do góry. Strąci gniazdo na dół, do pojemnika i zaniosę je do Renkinsów. Tak, to pewnie nie jest najlepszy sposób, ale muszę działać szybko, zanim urządlą królika. George bał się, że Bill tylko rozgniewa pszczoły. Bill, chyba już wierzę, że nie tak się usuwa gniazdo pszczół. Chyba lepiej będzie wezwać do tego zadania zawodowca. O nie, 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 nie! Wracaj tu do mnie, słyszysz? Tak, to jest gniazdo pszczół. Nic tu nie wskuram. Dlaczego? Za dużo gałęzi. Musicie je trochę przyciąć, żebym mogła wejść na górę. W życiu nie da się tego przyciąć, nie ma mowy. Jak to? Za dużo pszczół. Najpierw trzeba będzie usunąć to gniazdo. Ja usunę to gniazdo?
kiedy on obetnie gałęzie. A ja je obetnę, kiedy ona usunie gniazdo. George nie mógł uwierzyć, że losy sąsiedztwa zależą od gniazda pszczół. O, widzę, że George naśladuje niedźwiedzia. Tak, ja mu już tłumaczyłem wcześniej, że nikt tu nie widział niedźwiedzia od... Czy on chce się dobrać do tego gniazda pszczół? Pszczoły nie poddają się bez walki. Radziłabym tu zostać, dopóki pszczoły nie odlecą. Macie tu coś do jedzenia? Kontrola zwierząt! Słyszałem, że macie niedźwiedzia na posesji. Rety! Coś takiego! Nikt tu nie widział niedźwiedzia od 40 lat! My się tutaj naradzamy, a mały, głodny niedźwiadek załatwił problem. Od początku miałeś rację, George. George miał nadzieję, że niedźwiedź jeszcze wróci. Może nawet podzielą się kanapką z miodem. A więc chciałbyś być wysoki i silny jak ja, co? Świetnie! Zaraz pokażę ci trening i będziesz taki silny jak ja za 5 lat! George nie mógł czekać tak długo. Nie dzisiaj. Raz, dwa, trzy, cztery. No proszę. George urósł o pół patyczka Lukrecji. Dieta żyrafy i trening naprawdę podziałały. Może resztę załatwi rozciąganie. Dobrze, skarbie. Teraz śpi, bo dzieci kiedy śpią, to rosną. A ja chcę, żebyś urósł silny i zdrowy. George też poczuł się zmęczony. Pomyślał, że pośpi i przy okazji urośnie. George naprawdę bardzo urósł. Przynajmniej we śnie. Niestety, nie możesz wsiąść do Turbo Pytona. Jesteś za duży. Po przebudzeniu nie był aż tak wielki. Ale jednak mierzył 5 patyczków Lukrecji. Zaraz, to moja czapka! Widok Betsy, która straciła czapkę, przypomniał panu w żółtym kapeluszu o tamtym fatalnym dniu. Kapelusz! To mój kapelusz! Nie! Oh. No już. Nie boję się kolejek górskich. Ja się bałem, że zgubię mój żółty kapelusz. Masz tutaj swoją czapkę, Betsy! O. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jesteś pewny?
Nie podgryzałeś czasem swojego cukierka? Za pierwszym razem twój patyczek był dłuższy i mierzyłeś równe 4. Ale kiedy go ugryzłeś, zrobił się krótszy i teraz mierzysz 5 patyczków. Krótko mówiąc, nie urosłeś. Nic z tego. A cóż to za kwaśne miny? Nie chcę widzieć kwaśnych min w moim parku. O, dzień dobry, kapitanie. Ta małpka jest za mała, by wsiąść do turbopytona 3000. Tak twierdzisz? Nie jest za mały. Małpki nie rosną takie duże. Dlatego mamy tutaj osobną planszę specjalnie dla małpek. Ha! Czas na przejażdżkę, George. A ja idę z tobą. Tylko oddaj mi patyczki. Oh!